Owner to znakomicie znany i uznany producent haczyków, również karpiowych. Od lat polscy karpiarze używają haczyków Ownera. To są nowe haczyki, które Owner proponuje na 2017 rok. Dwie główne serie. Pierwsza seria to jest seria CT. To są haczyki pokryte teflonem. Są wędkarze, którzy przekładają haczyki właśnie kryte teflonem nad takie klasyczne. Teflonowe haczyki, które występują w czterech tutaj rodzajach. Pierwszym jest klasyczny flyliner. To nazwa doskonale znana od wielu lat. Drugi haczyk to Tsuyoshi z krótkim trzonkiem, z ostrzem dość mocno wygiętym na bok. Kolejny haczyk to Aya. Też krótki trzonek, ale oczko wygięte do wewnątrz, w odróżnieniu od Tsuyoshi, które miało oczko proste. W końcu czwarty model Isema. Klasyczny kształt, doskonały na przykład do łowienia na kukurydzę. Seria CT, czyli Carp Tough, to nie tylko haczyki teflonowe. Mają jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, to jest ten element, to jest oczko. Druga seria haczyków, seria C. Klasyczne haczyki karpiowe o grubym drucie, niesłychanie mocne. Haczyki, które są do zastosowania w najróżniejszych zestawach przyponowych. Tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rodzajów tych haczyków, plus dwa, o których jeszcze za chwilę powiem. Zacznijmy od Carp Linera, klasycznego modelu haka z prostym oczkiem. Zresztą na opakowaniu każdego z tych haczyków jest to określone, który haczyk ma proste oczko, a które skierowane do wewnątrz. Kolejny haczyk Tsuyoshi o dość dziwnym, trzeba przyznać, kształcie, takim niemal okrągłym, z krótkim trzonkiem. To jest haczyk niesłychanie mocny, trzymający się po wbiciu w pysku karpia bardzo dobrze. Nie ma możliwości praktycznie, żeby ten haczyk w jakikolwiek sposób się odgiął. Następny haczyk to Aya, znany też z serii CT, czyli krętej teflonem, tutaj bez teflonu, ale z nieco grubszym drutem. Haczyk, który znakomicie jest predysponowany na przykład do Chudriga. Kolejna klasyka Isema z prostym oczkiem i średniej długości trzonkiem. Tutaj ostrze haczyka jest, jak w większości tych haczyków, skierowane do wewnątrz. Carp Down, tak nazywa się ten haczyk. Bardzo długi trzonek, oczko do wewnątrz. Można na nim z powodzeniem wiązać dirigi. Carp Eye. Bardzo długi trzonek, rodzaj bandhooka, z oczkiem prostym, bardzo chwytny, natomiast w bandhookach często jest tak, że one nie wytrzymują siły karpia, kiedy zwłaszcza dość ostro, mocno go holujemy, natomiast tutaj grubość drutu pozwala na to, że kiedy ten haczyk doskonale wbije się, to nie ma możliwości, żeby on nam się w jakikolwiek sposób wyprostował. Wreszcie dwa modele haczyków bezzadziorowych. Są łowiska, gdzie nie można używać haczyków z zadziorami, ani z zadziorami, które są ściśnięte obciążkami. Klasyczne haczyki bezzadziorowe, właśnie tutaj, Tsuyoshi i Flyliner, absolutnie jeden i drugi bez zadziora.